Cześć, z tej strony Asia Stuczytam. Dzisiaj będzie trochę o polskich Alach Capone i Vitach Corleone. We współpracy z wydawnictwem Znak zapraszam Was na recenzję książki Czarny charakter Łukasza Stachniaka. Do sięgnięcia po tę książkę zachęciła mnie przede wszystkim informacja, że miała to być historia o półświatku stolicy, pisana właściwie wymarłym już językiem warszawskiej gangsterki. Miało być krwawo, miało być brutalnie i bardzo warszawsko. Czy dostałam to, co mi obiecywano? Właściwie tak, ale mam z tą książką pewien problem. W książce przedstawiona jest historia chłopca, który zostaje wciągnięty do gangsterskiego świata, zaczyna się w nim obracać i zgodnie z jego zasadami osiągać swoje własne cele. Na jego przykładzie zobaczymy różne rodzaje gangsterskiej działalności i przekonamy się, że polscy gangsterzy nie ustępują włoskiej, amerykańskiej albo japońskiej mafii ani w kategorii bezwzględności, ani pomysłowości, co zwykle szło ze sobą w parze. Po tym świecie będzie nas oprowadzał Ładeczek, którego poznajemy w 1929 roku, kiedy to jako 7-letni chłopiec czeka na swojego dziadka w salonie burdelu. Narracja Ładeczka podzielona jest na trzy części. Czasy przedwojenne, II wojnę światową i nową polską, a właściwie warszawską rzeczywistość powojenną. I to rozgraniczenie widać, że dla autora jest bardzo ważne, dlatego że zawarł je nawet w dedykacji brzmiącej Warszawą. I tym samym pokazuje nam, że w tych trzech różnych okresach Warszawa była zupełnie innym miastem. I rzeczywiście najpierw obserwujemy czasy gangsterskiej prosperity. Spokojnego, systematycznego zbierania haraczu, krawiectwa, szczucia, chodzenia na tufty, produkcji bimbru. Co jakiś czas trafi się okaleczenie, żeby przypomnieć komuś o opłacie za ochronę, albo efektowne morderstwo dla przykładu. Będziemy też świadkami elekcji opiekuna, czyli wyboru takiego naszego jakby ojca chrzestnego. Gdy wybucha wojna, jedni gangsterzy wykorzystują nowe możliwości zarobku, na przykład podroby, inni uciekają z kraju, a jeszcze inni włączają się w walkę powstańczą. Potem, kiedy pieniądze tracą wartość, bogacze stają się biedakami, a dotychczasowi oprawcy ofiarami wojny, takimi samymi jak inni. No i gangsterzy w tych czasach też muszą sobie jakoś poradzić. Ogromne uznanie należy się autorowi za tytaniczną wręcz pracę ze źródłami historycznymi. W wywiadzie z nim usłyszałam, i całkowicie mu wierzę, że w życiu nie naczytał się tyle, ile przy pisaniu tej książki. Główni fikcyjni bohaterowie stykają się tutaj z postaciami historycznymi, takimi jak tata Tasiemka, doktor Łokietek albo ślepy Max. I na temat każdej z tych legendarnych już prawdziwych postaci możemy uzyskać w tej książce wiele informacji. Poza tym wspomniane są tu też takie kultowe miejsca jak bar u Grubego Joska na ulicy Gnojnej, albo kercelak, albo podwórka z posążkami Maryi, które można jeszcze zobaczyć na warszawskiej Pradze, albo łódzkie Kokolobolo. Najmocniejszym punktem tej książki jest zdecydowanie wspaniały język gwary gangsterskiej. I tutaj autor postawił nas trochę w sytuacji obcokrajowca ściskającego w ręku rozmówki kraju, w którym właśnie się znajduje, dlatego że na pierwszych kilkudziesięciu stronach będziemy mieli mnóstwo przypisów wyjaśniających słowa i frazy znajdujące się w tej książce, ale tę wiedzę będziemy musieli bardzo szybko przyswoić, dlatego że im dalej w las, tym tych przypisów jest mniej i tym głębiej zanurzamy się w świat rozmów gangsterskich. To mi się w tej książce bardzo, bardzo podobało. Poza tym autor zafundował nam tutaj trochę taki miszmasz stylistyczny, dlatego że poza fragmentami pisanymi gwarą szemranej Warszawy, sztamacja zasłynęła trunkami na każdy tajster. Trzymaliśmy ofertę dla biednych i jeszcze mniej bogatych. Ćmagę mieliśmy besik,
nie żadną tam berbeluchę czy szpachluwę podejrzaną. Kupowaliśmy ją na targu w bramie przy Emilii Plater od kwiaciarek, które trzymały batłąchy w kubłach z chabaziami. Tak chowana bania miała wręcz idealną temperaturę, ale o amatorach ciepłej również staraliśmy się pamiętać. Podawana w musztardówkach w pełni zaspokajała kuriozalne upodobania. I bardzo swojsko niestety brzmiącymi wiązankami wulgaryzmów mamy tutaj też opisy iście poetyckie, które w ustach kilkunastolatka brzmią co najmniej intrygująco. Jeśli wojna była kiedykolwiek czarno-biała, jak to kroniki ukazują, to wtedy właśnie. Popiół spalonych żydowskich książek tańczył z wiatrem na tle nocnego nieba i lądował delikatnie na białych jak tynk nagich zwłokach mieszkańców getta. No to teraz podsumujmy. Mamy tutaj po pierwsze przepiękny przykład języka szemranej Warszawy. Po drugie bardzo bogaty opis środowiska gangsterskiego działającego w przedwojennej, wojennej i powojennej Warszawie. I tutaj zobaczymy, jak historia miasta wpływała na życie i interesy gangsterów, ale też jak te interesy gangsterów wpływały na historię Warszawy. No i po trzecie, w tle mamy historię chłopca dorastającego właśnie w tym świecie. No to gdzie tu jest problem? A no właśnie w tym tle. Z premedytacją nie użyłam do tej pory słowa powieść. A to dlatego, że cały czas zastanawiam się, czy to, co właśnie przeczytałam i recenzuję, mogę tak określić. Książka jest niewątpliwie bardzo wartościowa i jest kopalnią informacji przeplatanych anegdotami i wymyślonymi, ale doskonale wpisującymi się w klimat ówczesnej gangsterskiej Warszawy wydarzeniami i postaciami. I dla zgłębiacza tego tematu i dla wielbiciela tematu gangsterskiego to moim zdaniem jest pozycja obowiązkowa. Tylko gorzej z fanami akcji i suspensu. Formuła wygląda tu mniej więcej tak. Narrator mówi nam, że idzie na spotkanie z jakimś gangsterem. I tu zaczyna się kilka stron opisu tej postaci. Dowiadujemy się, jak wyglądało jej dzieciństwo, skąd w ogóle pochodzi, dlaczego zajęła się gangsterką, jakie są jej ulubione rodzaje przestępstw, gdzie działa, kogo ostatnio zabiła i w jaki sposób. Kiedy narrator dociera już na to spotkanie, okazuje się, że przy stoliku siedzi jeszcze jedna osoba, której też należy się kilka stron opisu i znowu powtarza się cała mantra. Na samym spotkaniu omawiana jest kwestia jeszcze jednej postaci, o której też warto byłoby się czegoś dowiedzieć. No i tym sposobem powieść zamienia się w serię bardzo interesujących skądinąd, ale anegdot. Historia głównych bohaterów schodzi na dalszy plan i przez większość książki, a szczególnie przez jej pierwszą część, ginie w natłoku tych mini biografii. I akcja wynurza się tutaj co jakiś czas i przypomina o sobie, zwłaszcza na końcu, ale moim zdaniem to jest zbyt rzadkie. I co więcej, pomimo tego, że autor daje nam naprawdę bardzo duży zbiór interesujących bohaterów pobocznych, to są to bohaterowie bardzo epizodyczni często, ponieważ szybko musimy ich zostawić, żeby zrobić miejsce następnym. I tym sposobem właściwie nie przywiązujemy się do większości z tych bohaterów i niestety zaczynają się nam oni mylić albo zaczynamy o nich zapominać. A to szkoda, bo są to życiorysy naprawdę interesujące. Tylko problem jest w tym, że czytelnik nie jest w stanie zachwycić się nimi wszystkimi naraz. I dlatego tę lekturę trzeba przerywać, żeby się nią nie zmęczyć. Ten natłok bohaterów wiąże się też z drugim moim zdaniem mankamentem tej książki, czyli ona bardzo rzadko trzyma w napięciu, mimo wielu brutalnych scen i interesujących wydarzeń. Bohaterowie są z nami zbyt krótko, więc ich rys charakterologiczny jest bardzo ograniczony i płaski. I nie są to postacie pogłębione. Nie mówię tu oczywiście o głównych bohaterach, z którymi jesteśmy od początku do końca,
ale o tych właśnie postaciach głównie historycznych. I przyznam, że często czułam się przy lekturze jak przy lekturze leksykonu postaci. I na koniec dwie, moim zdaniem, bardzo ważne przy tej publikacji informacje. Po pierwsze, z tego co wiem, autor do tej pory nie miał żadnych powiązań z pisarstwem, nie miał nic wspólnego z pisaniem. Nie jest ani znanym pisarzem, ani filologiem, ani krytykiem literackim, ani nawet historykiem. I po drugie, i w tym momencie już oczywiste, jest to jego literacki debiut. I wiedząc to wszystko, ja mogę zrobić tylko jedno. Bardzo gorąco pogratulować autorowi i czapki z głów, bo stworzył naprawdę wartościową pozycję. Życzę mu jak najlepiej, życzę mu rozwoju talentu pisarskiego i z niecierpliwością czekam na kolejne publikacje. A wydawnictwu Znak bardzo dziękuję za możliwość zrecenzowania tej książki. Wszystkim wielbicielom gangsterki i gwary warszawskiej języka gangsterskiej Warszawy serdecznie tę książkę polecam. Pozdrawiam Was. Cześć!